Szczęść Boże, Violetta Czarnowska-Romańska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Święto radości i nadziei dla całego Kościoła oraz świadectwo wiary dla całego świata. Tak o zakończonych Światowych Dniach Młodzieży w Panamie mówił ojciec święty Franciszek. Kolejne spotkanie odbędzie się w Lizbonie w 2022 roku. Światowe Dni Młodzieży w Panamie dobiegły końca. Queridos amigos. Drodzy przyjaciele, doświadczyliście wiary żywszej, realniejszej, doświadczyliście siły wypływającej z modlitwy oraz nowości innej radości, będącej owocem pracy ramię w ramię, także z osobami, których nie znaliście. Teraz nadchodzi chwila rozesłania. Idźcie i opowiadajcie, idźcie i dawajcie świadectwo, idźcie i przekazujcie to, co widzieliście i usłyszeliście. Drodzy przyjaciele, dajcie poznać to wszystko, nie za pomocą wielu słów, ale tak jak czyniliście to tutaj, w prostych i codziennych gestach, które zmieniają i czynią nowymi wszystkie godziny. Mówił na zakończenie pobytu w Panamie podczas spotkania z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży ojciec święty Franciszek. Przeżyliśmy coś wyjątkowego i w naszych sercach też Światowe Dni Młodzieży będą trwać dalej. Młodzi podczas mszy świętej kończącej Światowe Dni Młodzieży otrzymali od papieża szczególne zadanie. Jesteśmy w drodze. Idźcie dalej, żyjcie wiarą i dzielcie się nią. Nie zapominajcie, że nie jesteście jutrem, nie jesteście międzyczasem, lecz Bożym teraz. Razem z Maryją stale mówcie tak marzeniu, jakie zasiał w was Bóg. Słowa papieża były przyjmowane przez młodych z entuzjazmem. Bóg nas kocha, mamy to przeświadczenie i bardzo się cieszymy wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy. Powinnam zacząć żyć właśnie takim życiem pełnym miłości, bo bez tego życia tak naprawdę nie ma. Wszyscy dobrze się bawimy, a przy tym nie tylko się bawimy, a też przeżywamy to wszystko duchowo. Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2022 roku w Lizbonie. I jak wam powiedziałem w Krakowie, nie wiem, czy będę podczas następnych Światowych Dni Młodzieży, ale Piotr z pewnością tam będzie i umocni was w wierze. Idźcie naprzód z siłą i odwagą. Papież na zakończenie prosił młodych, aby nie zapominali o nim w swoich modlitwach. Po brutalnym zamordowaniu prezydenta Gdańska przewodniczący PO Grzegorz Schetyna mówi o potrzebie budowania na nowo wspólnoty. O potrzebie dialogu mówi też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Czy w końcu uda się obniżyć temperaturę politycznego sporu w naszej ojczyźnie? Czy w Polsce uda się zażegnać polityczny spór? Potrzebny jest dialog. Potrzebna jest praca ze społeczeństwem. Potrzebne jest tłumaczenie społeczeństwu, o co nam chodzi. Potrzebne jest tłumaczenie szczególnie tych decyzji, które bywają niezrozumiane, bywają nawet trudne, bo i takie decyzje trzeba czasem podejmować. Ale można je podjąć, bo nasze społeczeństwo jest racjonalne. Myśli racjonalnie, badania wykazują, że myśli racjonalnie i w gruncie rzeczy jest pod wieloma względami zjednoczone. Że ten podział, który tutaj niektórzy tworzą, jest tworzony, jak już mówiłem, celowo i w wielkiej mierze sztucznie. Polskie społeczeństwo oczekuje bowiem poprawy sytuacji materialnej swoich rodzin i pod tym kątem ocenia poszczególne rządy. Niestety przeciwnicy na tym polu nie odnieśli sukcesów, dlatego podkręcają emocje w polskim społeczeństwie, przekonuje Jarosław Kaczyński. Budować wspólnotę od nowa po tragicznych wydarzeniach z Gdańska chce szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Musimy odrzucić wszelkie złe uczucia i zacząć jeszcze raz, na nowych zasadach. Wczorajsza wypowiedź byłej premier Ewy Kopacz stawia realizację tej obietnicy pod dużym znakiem zapytania. Jesteście śmiesznie nieaktualni. Czuć od was naftaliną. No proszę mi powiedzieć, czy czuje pani ode mnie naftalinę, tak? Czy ode mnie czuć jest naftaliną według słów pani Kopacz? Ja mogę się z tego uśmiać. Mówi senator Andrzej Stanisławek. Wcześniej podobną retorykę stosował przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna, mówiąc o pisowskiej szarańczy. Niektórym tak bardzo zależy, żeby w Polsce powstawały emocjonalne podziały. Żeby to emocjonalne napięcie było
tak ostre. Partyjnych kolegów broni poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. Spór polityczny to jest czymś oczywistym. Pani wyciąga dwa cytaty polityków Platformy. Może pani jeszcze wyciągnąć z 10, więcej już nie. Natomiast my mamy dzisiaj do czynienia z codziennym atakiem w mediach publicznych na opozycję, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na sędziów, na tych wszystkich, którzy się nie zgadzają z rządem. Socjolog Grzegorz Wiński podkreśla, że to PO nadal dzieli Polskę na Polskę Prawa i Sprawiedliwości i Polskę Platformy Obywatelskiej. Nie wyciąga żadnych wniosków z tych tragicznych wydarzeń, które niedawno miały miejsce w Gdańsku. Posługuje się tą samą nowomową i tymi samymi argumentami, które żeśmy słyszeli od lat. Czy w ogóle możliwe jest budowanie lepszej wspólnoty, o co apelował Grzegorz Schetyna? Przede wszystkim trzeba dobrze zrozumieć definicję mowy nienawiści, która powinna mobilizować do czynienia dobra, podkreśla senator PiS-u profesor Jan Żaryn. To przede wszystkim jest definicja skierowana przeciwko chrześcijanom, przeciwko katolikom. To na zachodzie Europy mamy przykłady represji stosowanych wobec konkretnych katolików, którzy decydują się na dawanie świadectwa o ochronie życia, o prawie do istnienia w przestrzeni publicznej krzyża. Tak zwana mowa nienawiści, do której ciągle odwołuje się opozycja, od dawna jest zwalczana poprzez wprowadzenie lekcji o miłości do bliźniego, czyli lekcji katechezy w szkole, mówi profesor Przemysław Czarnek. Którą ci sami ludzie, którzy chcą podobno wyrugować mowę nienawiści poprzez nauczanie w szkole, ci sami ludzie postulują wyrzucenie ze szkół czegoś, co jest świetną podstawą do tego, żeby zwalczać nienawiść w stosunkach międzyludzkich, a tą nienawiść zwalcza lekcja religii, ucząc miłości bliźniego, chrześcijańskiej miłości bliźniego. I to właśnie ta lekcja religii tak bardzo przeszkadza środowiskom liberalno-lewicowym, które chcą ją wyrugować z polskich szkół. Jan Wincent Rostowski stanie dziś przed Komisją Śledczą do spraw VAT. To już drugie przesłuchanie byłego ministra finansów. To już drugie przesłuchanie byłego ministra finansów. Po raz pierwszy zeznawał on przed komisją 10 grudnia ubiegłego roku. Kwestionował wówczas szacunki dotyczące luki VAT, a także twierdzenie, że wzrosła ona za rządów PO-PSL. Jest zupełnie niedopuszczalne twierdzenie, że luka w latach 2008-15 wyniosła 300 miliardów złotych. Po drugie, że luka VAT to oszustwa, a szczególnie oszustwa zorganizowane. Po trzecie, że luka VAT wzrosła za rządów Platformy Obywatelskiej. Rostowski przekonywał, że niedopuszczalne i nieprawdziwe jest twierdzenie, że sytuacja VAT poprawiła się po 2015 roku na skutek działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2008-2015 konsumpcja wzrosła o 32%, a wpływy z VAT-u o 21% po roku 2015 mamy odwrócenie trendu, znaczy konsumpcja o 11 w te dwa lata wzrosła, a wpływy z VAT-u prawie trzy razy szybciej. Świadek podważa te dane i raporty. To nie są dane, to są te szacunki. W końcu listopada po zeznaniach byłej wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch komisja zdecydowała o zawiadomieniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Rostowskiego i byłego szefa gabinetu premiera Sławomira Nowaka. Chodziło m.in. o przekroczenie uprawnień przez ministra finansów polegające na tym, że osoba nieuprawniona, czyli doradca społeczny będący jednocześnie zatrudniony w jednej z firm audytorskich, w sposób faktyczny współkierował tworzeniem legislacji w resorcie finansów. Rostowski zaprzeczył także tym informacjom. W Wenezueli wciąż wrze. Zwolennicy Juana Guaido, który ogłosił się prezydentem tego kraju, rozdają ulotki z obietnicą amnestii, jeśli przejdą na jego stronę. Tymczasem prezydent Nicolas Maduro nadzoruje największe od 200 lat ćwiczenia wojskowe. Sytuacja w Wenezueli jest bardzo napięta. Juan Guaido, który ogłosił się prezydentem tego kraju, zwrócił się do wojska, by stanęło po jego stronie. Obiecał członkom sił zbrojnych wszelkie konstytucyjne gwarancje, jeśli to uczynią. Oferujemy nie tylko amnestię i gwarancje. Zaproponowaliśmy również pomoc humanitarną i rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się ludzie, ponieważ to właśnie ludzie są w centrum naszej polityki. Juan Guaido nie ma zamiaru składać broni. Uważa, że w końcu musiało dojść do przewrotu.
Ta przemiana jest odpowiedzią na głód, to odpowiedź na brak leków w szpitalu w Caracas, to odpowiedź na brak wody, na brak benzyny na granicach w Tahira, Zualia czy sąsiednich Stanach. To rząd Maduro jest za to odpowiedzialny. Dotychczasowy prezydent Nicolas Maduro nie dopuszcza myśli, jakoby miał zostać obalony. Przekonuje, że jest naładowany energią i przygotowuje największe od 200 lat manewry wojskowe. Przygotowujemy się na najważniejsze ćwiczenia wojskowe w 200-letniej historii kraju. Najważniejsze, bo zamierzamy nadać ton naszemu systemowi uzbrojenia, całej sile militarnej i gotowości operacyjnej, całej wojskowości obywatelskiej, zdolności bojowej, także nikt nie ośmieli się myśleć o dotknięciu naszej świętej ziemi. Wenezuela chce pokoju. Wenezuela potrzebuje pokoju. Musimy się przygotować. Nikt nie szanuje słabych, zastraszonych zdrajców. I para garantizar la paz tenemos que prepararnos. Pułkownik José Luis Silva, obserwując sytuację w swoim kraju z biura w ambasadzie w Waszyngtonie, powiedział, że już nie uznaje Nicolasa Maduro za prezydenta Wenezueli. Jedynym rozwiązaniem jest to, co zrobiło dotychczas Zgromadzenie Narodowe, ogłoszenie prezydenta Juana Guaido tymczasowym prezydentem. Nie ma innego rozwiązania. Pułkownik dodał, że wolne i uczciwe wybory w kontekście ostatnich wydarzeń są konieczne. Maduro dopuścił się wielu okrucieństw. Tymczasem do krajów, które uznały przewodniczącego parlamentu Wenezueli Juana Guaido za tymczasowego prezydenta, dołączył Izrael. Izrael przyłącza się do Stanów Zjednoczonych, Kanady, większości krajów Ameryki Łacińskiej i krajów w Europie, uznając nowe przywództwo w Wenezueli. Z kolei papież Franciszek w Panamie zaapelował o sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie kryzysu w Wenezueli, poszanowanie praw człowieka i dążenie do dobra obywateli. Jest to przesłanie, które sprawia, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ młodzi ludzie z Wenezueli czekali na to. Czekali, aż papież złoży oświadczenie na temat kraju. Mówienie, że jest z nami, bardzo nas motywuje, aby dalej wierzyć, że możemy wydostać się z tej przygnębiającej sytuacji w Wenezueli. Przejęcie władzy przez Guaido uznały poza USA, Kanada, większość państw Ameryki Łacińskiej, Izrael oraz Australia, a spośród państw europejskich Albania, Kosowo i Gruzja. Unia Europejska na razie wstrzymała się z taką deklaracją. I na teraz to wszystkie informacje. Kolejne wydanie o godzinie 10. Zapraszam. Cześć Boże, Maja Kochlik, zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj nad wschodnią i częściowo nad południową Europą obszary wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem, w tym również nad Polską, niże i związane z nimi fronty atmosferyczne. Napłynie do nas ciepła i wilgotna masa powietrza. W Europie pochmurno, jednak na wschodzie będzie pogodnie. Na zachodzie popada deszcz, a od Skandynawii przez Polskę po Morze Śródziemne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Najchłodniej w Moskwie minus 1 stopień, a najcieplej w Atenach 14. A teraz spójrzmy, jaka pogoda czeka nas dzisiaj w Polsce. Sporo chmur na Pomorzu oraz na krańcach wschodnich. Na zachodzie niewielkie przejaśnienia. Od Mazur przez centrum po południe naszego kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu. Na Mazurach i w centrum te opady mogą być marznące, najchłodniej w Białymstoku, 1 stopień na minusie, do 4 w Zielonej Górze. Powieje umiarkowany wiatr z południa, ciśnienie wzrośnie i wyniesie 995 hektopaskali. A już teraz przegląd regionów. Zapraszam.